Dzień dobry, czas na następną rewistę, w której zajmę się przede wszystkim rynkiem transferowym w Hiszpanii, bo o ile przy okazji poprzednich odcinków nie za bardzo było o czym mówić właśnie pod kątem transferów, o tyle dzieje się w tym tygodniu naprawdę sporo. Po pierwsze, tak jak wszyscy przewidywali, Vicente Iborra wraca na boiska Primera División. Były zawodnik już Leicester związał się z Villarrealem, który od kiedy tę drużynę przejął Luis Garcia Plaza, potrzebował silnego, wysokiego, defensywnego pomocnika, który będzie mógł tworzyć duet szóstek, doble pivota, jak to określają Hiszpanie, właśnie Santiago Caceresem. Powrót Vicente Iborry, na co pewnie wszyscy liczą, pozwoli temu zawodnikowi wrócić do takiej formy, jaką pokazywał Sevilla, a Villarreal nie był oczywiście jedynym klubem zainteresowanym usługami tego zawodnika, bo między innymi także Levante, czyli klub, z którym Iborra jest sentymentalnie związany, także o niego pytał. Jeżeli chodzi o inne nazwiska, transfer dzisiejszego dnia to z pewnością przeprowadzka, powrót do domu w zasadzie Ibaya Gomeza, który przenosi się z Deportivo Alaves do Atletiku. W Atletiku ostatnio odbyły się wybory prezydenckie, o których mówiłem. Rafael Alcorta, nowy dyrektor sportowy, były reprezentant Hiszpanii, rozpoczął działanie właśnie od ściągnięcia Ibaya Gomeza. Na czym polega ta transakcja? Kontrakt Ibaya Gomeza z Deportivo Alaves, taka jest polityka transferowa klubu ze Stadio de Mendizorroza, wygasał po tym sezonie, co oznaczało, że jeżeli ktoś chciałby sprowadzić go teraz, to musiałby za niego zapłacić i tak też Athletic postąpił, płacąc 3,5 miliona euro za tego zawodnika. Niedużo, z jednej strony dużo, bo kontrakt wygasał, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Athletic ma 70 milionów euro na trudne czasy, właśnie nadwyżki na piłkarzy, którzy mogliby teraz drużynie Gaiski Garitano zagwarantować wyniki, to są żadne pieniądze. Także biorąc pod uwagę, że Ibai Gomez znajduje się prawdopodobnie w życiowej formie. On bodaj w rozgrywkach 2012-2013 w Primera División osiągał podobne liczby do tego i poprzedniego sezonu w Deportivo Alaves, natomiast później okazał się zawodnikiem niechcianym. Teraz natomiast momentami w barwach Deportivo Alaves wyglądał jak taki baskijski Ricardo Quaresma, dlatego też otrzymał mnóstwo ofert, odrzucił m.in. trzy egzotyczne. Mówiło się o Meksyku, o Chinach, m.in. także o Arabii Saudyjskiej. Pytało o tego piłkarza także m.in. Leeds United, a także wiele innych klubów, natomiast Ibai uznał, że wraca do domu, co należy odczytywać jako być może początek zbrojeń w Atletiku, który z pewnością będzie teraz wyciągał ręce po kolejnych wyróżniających się, bądź potencjalnie wyróżniających się baskijskich zawodników. Pewnie prędzej czy później wróci Fernando Llorente. Ciekaw jestem, co będzie z Anderem Herrerą. Ktoś może powiedzieć, że zawodnik Manchester United nie ma po co przenosić się do Bilbao. Natomiast tak to bywa z Baskami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że o czym warto przypomnieć, Athletic jest ograniczony tymi restrykcjami związanymi z piłkarzami wyłącznie z kraju Basków, że ci piłkarze po prostu sentymentalnie przywiązują się do tego klubu. A druga sprawa, Athletic przez to, że nie kupuje zawodników spoza kraju Basków, a także Nawarry, to ma gigantyczne w tym momencie pieniądze do wydania i takiemu Anderowi Herrerze, gdyby faktycznie Rafael Alcorta usiadł z nim do negocjacji, byliby w stanie zagwarantować naprawdę duże pieniądze. Nazwisko, które teraz przewija się w zasadzie wszędzie, jeżeli chodzi o transfery, to Alvaro Morata, o którego pyta pół świata, o którego zabiega rzekomo Bayern, Barcelona i tak dalej, i tak dalej. Plotki można od razu schować, natomiast mówi się o tym, że Diego Simeone przede wszystkim jest fanem talentu tego zawodnika. Pamiętam takie scenki z ostatnich sezonów, kiedy Morata jeszcze występował w Realu Madryt przy okazji tego powrotu. Dawał do zrozumienia, że Morata to może być napastnik dla niego. Jak wiadomo, Simeone lubi taką klasyczną dziewiątkę, z którą może pograć Antoine Griezmann. Biorąc pod uwagę, że Diego Costa ma wrócić prawdopodobnie na mecze Champions League dopiero w lutym i że tutaj otwiera się pewna okazja, lepsza jednak nie ma co ukrywać na papierze, niż Nikola Kalinic, zawodnik dość przeciętny, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie taki temat był. I problem pod tym kątem może mieć Sevilla, bo o Sevilli mówiło się właśnie najpierw w kontekście Alvaro Moraty. Morata na pewno nie miałby łatwo, gdyby przeniósł się na Estadio Sánchez Pizjuán, jeżeli mielibyśmy już w tym momencie spekulować, bo tam gra teraz dwóch znakomitych napastników. Wissam Ben Yedder i drugi, czyli taka klasyczna dziewiątka, ale także od rozgrywania André Silva. Obaj właśnie rozgrywają świetny sezon i gdyby taki Alvaro Morata, jakkolwiek patrzeć, napastnik z dużym CV, Chelsea, Juventus, Real Madrid, reprezentacja Hiszpanii, przeniósł się na Estadio Sánchez Pizjuán, wcale nie miałby tak łatwo z André Silvą. Natomiast usłyszałem też taką ciekawą informację, że Morata
może wylądować w Milanie, z tego względu, że jego żona jest Włoszką i jej zależałoby na przeprowadzce do Mediolanu, a to umożliwiłoby przejście Gonzalo Higuaina do Chelsea. Te informacje podają dziennikarze dobrze zorientowani w kontekście Sevilla, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby do takiej wiązanej tutaj transakcji doszło, do takiej lawiny, która uruchomiłaby potencjalnie także kolejne transfery. Jeżeli chodzi o Moratę, fajną rzecz powiedział Kiko, czyli legenda Atletico, który stwierdził, że my tak naprawdę cały czas czekamy na tego najlepszego Alvaro Moratę. Ten napastnik ma 26 lat, ostatnio wypadł z reprezentacji Hiszpanii, w Chelsea są z niego niezadowoleni i w tym momencie znajduje się na takim etapie kariery, kiedy on wreszcie powinien pokazać światu: ja jestem klasowym napastnikiem, i to nie tylko jeżeli chodzi o przynależność klubową, ale także jeżeli chodzi o bramki. Natomiast przypomina mi się ostatni sezon Alvaro Moraty na Santiago Bernabeu. I pomyślcie sobie, co by się wydarzyło, gdyby teraz taki napastnik był do dyspozycji Santiago Solariego. Rozgrywki 2016-2017 w La Liga, 26 meczów, 15 goli. Gdzie dzisiaj byłby Real w Primera División, gdyby miał takiego Alvaro Moratę w odwodzie? Po pierwsze, uważam, że Hiszpan grałby, pewnie często nawet w podstawowej jedenastce, a po drugie myślę, że Real miałby punktów zdecydowanie więcej, bo tej drużynie po odejściu Cristiano Ronaldo brakuje bramek. Jako że moim zdaniem Alvaro Morata ostatecznie w tej Sewilli nie wyląduje, trzeba będzie znaleźć kolejnego napastnika i tutaj pojawiają się różne opcje. Minęły już czasy, kiedy Sewillę łączono w kilku w zasadzie ostatnich oknach transferowych z Łukaszem Teodorczykiem, wtedy kiedy ten brylował w Anderlechcie. Teraz takim nazwiskiem numer jeden, które się pojawia, jest Munir. I o ile Alvaro Morata moglibyśmy charakterystyką porównywać do André Silvy, o tyle Munira jednak pewnie mimo wszystko bardziej do Wissama Ben Yedera. Jak wiadomo, wychowanek Barcelony nie przedłuży swojego kontraktu z Blaugraną. Będzie do wyjęcia za darmo, chociaż jak mawiał Mariusz Piekarski, żaden zawodnik nie jest za darmo, bo trzeba zapłacić i jemu, i prowizję także agentowi, ale powiedzmy, że byłby do wyjęcia za w miarę niewielkie pieniądze. Ernesto Valverde nie liczy już na tego piłkarza po tym, jak ten zakomunikował, że nie prolonguje swojej umowy z Barceloną, tak więc Munir z pewnością zmieni klub. I zapewne samemu zawodnikowi, a także jego agentowi będzie zależało na tym, żeby doprowadzić do takiej transakcji już w zimowym oknie transferowym, żeby Munir po prostu nie wypadł w tych najbliższych miesiącach całkowicie z regularnej gry. Jeżeli chodzi o Sevillę, Pablo Machin nie ukrywa, że domaga się wręcz wzmocnień, że posiłki będą potrzebne. Biorąc pod uwagę, że Sevilla rozegrała najwięcej meczów w 2018 roku z wszystkich hiszpańskich drużyn ze względu na konieczność gry w eliminacjach Ligi Europy, Sevilla wystartowała zdecydowanie najszybciej i biorąc pod uwagę, że cały czas gra na tych kilku frontach, to będzie potrzebny kolejny stoper i będzie potrzebny napastnik. O napastnikach już powiedziałem, natomiast jeżeli chodzi o środkowych obrońców, tym nazwiskiem, które przewija się najczęściej, jest Maximilian Wyber, obrońca Ajaxu Amsterdam. Młody piłkarz, lewonożny, wysoki stoper, ściągnięty z Rapidu Wiedeń za 7,5 miliona euro, który nawet wcale nie gra od deski do deski wszystkiego w Amsterdamie, natomiast Sevilla rzekomo wychodzi z założenia, że jest to piłkarz z bardzo dużym potencjałem i ogólnie myślę, że w kontekście tego Ajaxu, który oglądaliśmy w tej edycji Champions League, który tak czarował chociażby w meczach z Bayernem, to dojdzie do wielkiej, wielkiej wyprzedaży. De Ligt, do tego Frenkie de Jong, który podobno uzależnia swoje ewentualne przejście do Barcelony od tego, co wydarzy się z Adrianem Rabiotem. Marcelo Beckler, taki mój kolega, bardzo wiarygodny dziennikarz z Brazylii, który jako pierwszy podał informację, że Neymar przenosi się do PSG. Dzisiaj napisał takiego tweeta, że właśnie Frenkie de Jong w dużej mierze będzie tę swoją decyzję uzależniał od tego, co wydarzy się z Rabiotem, o którego pyta też Bayern, tak więc czekamy po prostu na oficjalne informacje. Jeżeli chodzi o Barcelonę, jak wiadomo, w tym klubie pojawi się Todibo, czyli młodziutki francuski obrońca ściągnięty z Toulouse, bardzo niewielkie doświadczenie, porównywany przede wszystkim ze względu na swój profil gry do Rafaela Varana. Piłkarz, który może wystąpić na środku obrony, ale także, który grywał w młodszych reprezentacjach Francji na pozycji defensywnego pomocnika, co przynajmniej w teorii stanowiłoby pewną alternatywę dla Sergio Busquetsa. Jak oceniać tego piłkarza? Wielka niewiadoma. Z tego, co czytałem różne analizy taktyczne jego występów, to zawodnik, który jest szybki, który dobrze wyprowadza piłkę, natomiast któremu czasami po prostu brakuje doświadczenia, chociażby jeżeli chodzi o ustawienie na boisku, natomiast rzeczywistość wszystko zweryfikuje, bo do Barsy mogą trafiać nawet najlepiej rokujący środkowi obrońcy na świecie, jak to powiedział kiedyś Andoni Zubizarreta, to jest pozycja, do której najtrudniej dostosować się właśnie w stolicy Katalonii, z tego względu, że po prostu środkowy obrońca w Barcelonie gra jak środkowy pomocnik i przejechało się na tym wielu obrońców. Jak będzie z Todibo?
Pewnie Erika Vidal, decydując się właśnie na taką, chciałem powiedzieć transakcję, na taką przeprowadzkę piłkarza, ma świadomość, że on będzie potrzebował bardzo dużo czasu na aklimatyzację, że niewykluczone pewnie będzie jakieś wypożyczenie na początku, natomiast Barcelona już teraz oberwała od władz Tuluzy za to, że rzekomo zachowała się nieelegancko, wyciągając tego zawodnika w taki sposób, że władze Tuluzy dowiedziały się o tym z prasy, ale Barsa miała do tego prawo, jako że kontrakt Todibo wygasa po sezonie, to ten piłkarz po prostu mógłby podpisać umowę z nowym klubem. Kończąc wątek Todibo, znalazłem taką ciekawą informację, że to jest trzeci piłkarz w tym sezonie Ligue 1, jeżeli chodzi o kasowanie akcji, po Pablo, brazylijskim obrońcy Girondins Bordeaux, a także po Kamilu Gliku, tak więc jeżeli chodzi o grę w defensywie, pewnie teoretycznie kibice Barcelony na początku nie mają się czego obawiać. Obawiać się mogą natomiast kibice Atletico, jeżeli chodzi o obronę, bo tutaj sytuacja zaczyna być mocno skomplikowana. Wiele wskazuje, że Diego Godin opuści Estadio Wanda Metropolitano i przeniesie się do Interu. Sytuacja Lucasa Hernandeza stanowi w tym momencie znak zapytania. Piłkarz prawdopodobnie na 99% zostanie w Los Colchoneros na rundę wiosenną, a później zobaczymy, czy Bayern zdecyduje się wykupić tego piłkarza, czy dogadał się z Atletico właśnie na takiej zasadzie, że odpuszcza Lucasa teraz, a zgłosi się po niego latem. No bo jak wiadomo, Hasan Salihamidžić już teraz potwierdził, że na Allianz Arena pojawi się Benjamin Pavard. Natomiast moim zdaniem przyjście obrońcy Stuttgartu absolutnie nie wyklucza ewentualnego pozyskania Lucasa Hernandeza. Pavard to nominalny stoper, chociaż na prawej obronie zdobył Mistrzostwo Świata. Właśnie może wystąpić na prawej obronie jako alternatywa dla Kimmicha. W Stuttgarcie zdarzało mu się także grywać na defensywnej pomocy. Natomiast Lucas Hernandez, środek obrony, podobnie jak Pavard, ale także alternatywa dla Davida Alaby na lewej stronie. I w ogóle czasem patrząc na występy Lucasa Hernandeza, można było dojść do takiego wniosku, że to jest jeden z tych środkowych obrońców, u których najmniej widać różnicę pomiędzy poziomem występów na boku obrony, a także na środku, bo po Pavardzie, który co prawda zdobył kapitalną bramkę w meczu z Argentyną na Mistrzostwach Świata, jednak widać, że to jest piłkarz, który zdecydowanie lepiej czuje się na pozycji środkowego obrońcy. Z Atletico prawdopodobnie pożegna się także kolejny skrajny defensor Filipe Luis. Jego kontrakt wygasa, o niego zabiegało już PSG w letnim oknie transferowym. My wtedy z Mateuszem Święcickim spotkaliśmy się z Filipe Luisem po meczu pomiędzy Valencją a Atletico na Estadio Mestalla w pierwszej kolejce tego sezonu Primera División i pytaliśmy go poza kamerami, jak to wygląda z tym PSG. On powiedział, że nie ma pojęcia, co się wydarzy i myślę, że taki temat jego ewentualnego odejścia gdziekolwiek indziej może wrócić. A problem Atletico polega też na tym, że władze tego klubu mają taką politykę odnośnie piłkarzy 30-letnich, że chcą z nimi przedłużać umowę jedynie o sezon, co też tak doświadczonym i tak zasłużonym zawodnikom jak Filipe Luis czy Diego Godin może po prostu nie odpowiadać, a nie ma co ukrywać, że ci piłkarze mogą w tym momencie otrzymać swój ostatni wielki kontrakt w karierze, a gdyby przyszli po prostu z kartą na ręku, to mogliby dostać niemożliwą kasę, gdziekolwiek po prostu by się pojawili, bo odpada kwota, jaką trzeba by było zapłacić za samego zawodnika. Jeżeli chodzi o Atletico, sporo się dzieje. Klub może opuścić Gelson Martins, który może zostać sprzedany, który jak na razie się nie sprawdził. Generalnie niewiele transferów Atletico z letniego okna wypaliło. Niewykluczone też, że Chińczycy zgłoszą się pod jego kostę, za którego można pewnie byłoby zarobić, strzelam, z 60 milionów euro, a biorąc pod uwagę, że Atletico jest tym klubem Primera División, który proporcjonalnie wydaje najwięcej ze swojego budżetu na pensje zawodników, to tę listę płac trzeba delikatnie odchudzić, chociażby po to, żeby zaproponować nowy kontrakt ze zdecydowanie wyższymi zarobkami Janowi Oblakowi. Podobno negocjacje są już zaawansowane, a także żeby zaproponować nową umowę Lucasowi Hernandezowi. O tym już opowiadałem, że po przedłużeniu kontraktu z Antoanem Griezmannem ci najważniejsi piłkarze Atletico są po prostu niezadowoleni ze swoich pensji. Uważają, że proporcjonalnie powinni zacząć też zarabiać coraz więcej. Oblak być może jest w tym momencie najlepszym bramkarzem na świecie. Lucas Hernandez pojawi się w gabinecie pana Cereso i może zapukać i powiedzieć: dzień dobry, ale ja dzisiaj jestem już mistrzem świata i chcę zarabiać zdecydowanie więcej. Tym bardziej biorąc pod uwagę odejście Diego Godina, gdzie Lucas może wejść na tę pozycję na środek obrony, a także Filipe Luisa, gdzie także może go zastąpić. Ostatnio
zdarzały się takie mecze bodaj 6 razy w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, kiedy Diego Simeone na lewej obronie musiał wystawiać Saula Nigueza, środkowego pomocnika, który jest piłkarzem niezwykle wszechstronnym, ale który byłby w stanie drużynie dawać zdecydowanie więcej grając na środku i który sam powiedział, że występując na swojej nienaturalnej pozycji, czyli na boku obrony, czasami nie do końca wiedział, jak powinien ustawiać się na boisku wtedy, kiedy podawał chociażby piłkę, więc Atletico płaci piłkarzom kosmiczne pensje, natomiast być może za duże są te pensje, biorąc pod uwagę budżet tego klubu. Po prostu ktoś przeszarżował, ale żeby zatrzymać gwiazdy na Estadio Wanda Metropolitano, to przeszarżować po prostu trzeba było. Ciekawy ruch transferowy także na dnie tabeli, mianowicie Huesca, czyli drużyna, która ostatnio zaliczyła swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Primera División, wygrywając z Betisem, pozbywa się pewnego gagatka, czyli Rubena Semedo. Tutaj trzeba chyba wrócić do tego, co działo się jeszcze w poprzednim sezonie. Ruben Semedo spędził ponad 140 dni w więzieniu za napaść, nie chcę się pomylić, kradzież, nielegalne posiadanie broni, piłkarz, który kosztował 15 milionów euro, tyle Villarreal zapłacił Sportingowi za tego zawodnika, po prostu kontynuował swoją karierę w więzieniu, gdzie podobno nie wypadł z formy, gdzie podobno trenował, podobnie jak Artur Szpilka, natomiast po wyjściu z tego więzienia władze Villarrealu doszły do wniosku, że on gdzieś musi grać, natomiast sam Villarreal może być, to mogą być zbyt wysokie progi dla byłego zawodnika Sportingu. Jaką podjęły decyzję władze Villarrealu? Oddały go do klubu zaprzyjaźnionego, czyli po prostu do Huesci, która potrzebowała wzmocnień. Jaka panowała wtedy narracja? Władze Huesci twierdziły, że każdy zasługuje na drugą szansę, to po pierwsze, a po drugie, piłkarz, który kosztował 15 milionów euro, wcale nie może być taki słaby. Co się okazuje, po rundzie Ruben Semedo odchodzi z Huesci, władze klubu komunikują, że on nie do końca rozumiał wartości tego klubu. Trener tej ekipy, czyli pan Francisco, także między wierszami dawał do zrozumienia, że co prawda może nie było jakichś problemów pozasportowych, ale charakterologicznie Ruben Semedo nie do końca mu odpowiadał. No i nie wiadomo, co z tym piłkarzem w tym momencie się wydarzy. Pojawia się opcja m.in. z Besiktaszu, z którym kontrakt rozwiązał Pepe, który z kolei już wylądował we FC Porto. Natomiast ten Ruben Semedo to jest w ogóle jedna z najbardziej absurdalnych karier ostatnich lat, bo to był jeden z najciekawiej zapowiadających się środkowych obrońców w ogóle młodego pokolenia. Teraz będzie miał już 25 lat, sporą kartotekę także, jeżeli chodzi o przestępstwa. Każdy klub będzie zdawał sobie sprawę, że kontraktując takiego zawodnika, wiąże się to z ogromnym ryzykiem, bo on chociażby grając w Villarrealu stworzył sobie dyskotekę w domu, do tego to posiadanie broni, jakichś kijów baseballowych i tak dalej. Nikt nie chce zrzucać na siebie dodatkowych problemów. Natomiast ja rozumiem politykę Villarrealu oddania tego piłkarza do Huesci o tyle, że władze Los Amarillos doszły po prostu do wniosku, że Ruben Semedo musi wylądować w spokojnym miejscu, z dala od jakichś pokus, gdzie być może odetnie się od swoich szemranych kolegów, a on praktycznie od zawsze znajdował się w takim towarzystwie. On w ogóle wywodzi się z bardzo biednego środowiska. Sam Ruben Semedo miał 5 lat, kiedy jego ojciec wylądował w więzieniu. Często brakowało pieniędzy na jedzenie i w przeciwieństwie do Renato Sanchesa po prostu wpadł w bardzo, bardzo złe towarzystwo, które ciągnie się za nim do dzisiaj. W pewnym momencie Sporting wyszedł z podobnego założenia jak Villarreal, oddając Rubena Semedo do niższych lig hiszpańskich, do klubu katalońskiego o nazwie Reus, który swoją drogą teraz się chwieje ze względu na problemy finansowe. I wtedy władze Sportingu twierdziły, że być może tam Ruben będzie mógł się zresetować i przejdzie takie katarzis, oczyści się po prostu, odetnie od tych niewłaściwych kontaktów. Dzisiaj władze Villarrealu twierdzą, że młodzi piłkarze wybijający się w tym klubie powinni bardziej iść drogą Manu Trigueirosa, który jest wzorem wszelkich cnót właśnie w Los Amarillos, a nie po prostu Rubena Semedo. Semedo został ściągnięty po to, żeby później zostać wypromowanym przez Villarreal. To jest klub, który doskonale potrafi promować zawodników, środkowych obrońców także, co pokazali ostatnio chociażby Mateo Musacchio czy Eric Bailly, o którym swoją drogą też ostatnio mówiło się w kontekście Sevilla. Natomiast wydaje się, że Ruben Semedo za moment wyląduje po prostu gdzieś poza granicami tego najpoważniejszego futbolu. Być może dostanie szansę w klubie pokroju Besiktaszu, natomiast każdy trener, każdy prezes, każdy dyrektor sportowy będzie miał świadomość, że taki piłkarz to jest po prostu tykająca bomba zegarowa, która w pewnym momencie może wybuchnąć. Może nie będzie komuś groził znowu pistoletem, może wreszcie pójdzie po rozum do głowy, natomiast niesamowicie rozmienił swoją karierę na drobne. Ruben Semedo to jest bardziej postać w tym momencie z GTA niż profesjonalny piłkarz. I na koniec Valencia, o której ostatnio mówiłem sporo po meczu ligowym z Deportivo Alaves.
ale Valencia później przegrała swoje spotkanie z drugoligowym Sportingiem Gijón, gdzie Marcelino, jak wielu sądziło, grał o posadę, akurat z klubem ze swoich rodzinnych stron, czyli z Asturii. Valencia spisała się po prostu katastrofalnie. Michy Batshuayi, zawodnik wypożyczony z Chelsea, zagrał na tyle żenująco, że już w zasadzie mu podziękowano. Władze klubu mówią otwartym tekstem, że Chelsea nie chce w tym momencie reprezentanta Belgii, natomiast dobrze byłoby dla Walencji, gdyby on też spadł z listy płac, bo jest po prostu piłkarzem drogim. On w tym sezonie strzelił mizerne 3 gole. Jedno trafienie w Primera División, jedno w Copa del Rey, jedno w Champions League, a marnował sytuacje takie, jakich Marcelino szkoleniowy z Walencji nie widział od pół roku. Żenująca runda za Michim Batshuayim. Coś tragicznego stało się z tym zawodnikiem w porównaniu z tym, co prezentował w Borussii Dortmund. To jest po prostu kompletnie inny piłkarz, który nie zaaklimatyzował się w komunitat Valenciana, co jest o tyle dziwne, że trafił do naprawdę mocnej drużyny, do super trenera, do ekipy, która występowała w Champions League. A pamiętam takie słowa Pepe Castro, czyli prezesa Sevilli sprzed tego sezonu, bo Sevilla także walczyła o Michiego. Dlaczego on idzie do Walencji, skoro tutaj mógłby grać i częściej pewnie strzelać? Powiedział Pepe Castro, dlaczego on idzie rozegrać 4 mecze w Champions League, skoro u nas ma do rozegrania 30 spotkań w Lidze Europy. Jak się okazuje, Batshuayiego po prostu już nie zobaczymy w barwach nietoperzy i sam jestem ciekaw, jaką decyzję podejmie ten piłkarz, bo drzwi zamknięte ma już na Estadio Mestalla, także w Chelsea. A co będzie z Marcelino? Władze klubu twierdzą, że osobą Mateu Alemaniego, że nie chcą bawić się w tym momencie w futurologię. Wyniki nikogo nie satysfakcjonują, także właściciela klubu Petera Lima, a jak wiadomo, wszelkie te najważniejsze decyzje w kontekście Walencji zapadają w Singapurze właśnie u pana Lima. Natomiast na krótką metę nie chcą podejmować żadnych decyzji, co należy odczytywać raczej tak, że Marcelino może nie tyle nie powinien obawiać się o swoją posadę, bo powinien po tak katastrofalnych wynikach. W ogóle żaden szkoleniowiec w historii Walencji nie wytrzymał na stanowisku, notując takie wyniki, jakie notuje w tym sezonie Marcelino. Natomiast władze po pierwsze mają w pamięci, że ten trener po dwóch chudych latach doprowadził ekipę nietoperzy do awansu do Champions League, a wszyscy raczej oczekiwali miejsca w Lidze Europy. Po drugie, być może po prostu nie ma jakiegoś zabezpieczenia, nie ma jakiegoś planu B, ale sądzę, że jeżeli Walencja w najbliższej kolejce w meczu z Realem Valladolid po prostu przegra, na to spotkanie zapraszam od razu już teraz do Canal Plus Sport, to Marcelino swoją posadę po prostu straci. No bo ta cierpliwość w pewnym momencie musi się zakończyć. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek rewisty. Sporo się dzieje. Na początku wypisałem sobie tyle tematów do tego dzisiejszego odcinka, że uznałem, że zrobię dwie części, ale później już jakoś udało się to wszystko zbić i skompilować. Natomiast te transfery pojawiają się praktycznie dzień w dzień. Trwa Copa del Rey. Za moment zobaczymy także najbliższą kolejkę Primera División. Sporo się dzieje wokół Isco. Real Madryt raczej nie planuje kolejnych wzmocnień, ale pewnie dużo się będzie działo w tym momencie w mniejszych klubach. Podejrzewam, że kiedy będę nagrywał kolejny odcinek, to Sevilla już zaprezentuje kolejnych zawodników. Natomiast jeszcze bym rzucił jedno tylko takie nazwisko po ostatniej kolejce, bo miałem przyjemność komentować genialny mecz pomiędzy Sevillą a Atletico z Bartkiem Gleniem właśnie w Canal Plus Sport i tam rewelacyjnie zagrał jeden środkowy obrońca Sevilli, Joris Nianią, były kolega klubowy Kamila Grosickiego z Ren, który zaprezentował się po prostu wręcz spektakularnie. To był kompletny występ środkowego obrońcy, brakowało tylko po prostu gola, a to był piłkarz, który wcześniej nie grał, który nie cieszył się szczególnym uznaniem Pablo Machina, wyszedł na bardzo trudnego rywala, czyli na Atletico, i nie tyle nie zawiódł, co po prostu zagrał rewelacyjnie jak na stopera. I oczywiście nie można ferować wyroków, nie można zachwycać się tylko jednym występem, natomiast muszę przyznać, że jestem pod takim wrażeniem akurat tego indywidualnego występu Jorisa Nianiona, młodego środkowego obrońcy, ale bardzo dobrze zbudowanego i świetnie czującego się także z piłką przy nodze, że myślę, że to nazwisko po prostu warto zapamiętać i szczerze mam nadzieję, że Pablo Machin będzie częściej dawał szansę temu stoperowi, już nawet abstrahując od tego, czy ten młody austriacki obrońca Ajaxu wyląduje na Estadio Sánchez Pizjuán, i abstrahując od tego, na jakie transfery zdecyduje się Sevilla. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, także pod kątem najbliższego odcinka rewisty, to oczywiście zapraszam, natomiast myślę, że te najbliższe dni, najbliższe audycje w hiszpańskim radiu, czy programy telewizyjne w hiszpańskiej telewizji dostarczą nam tyle informacji, że będzie nad czym się pochylić, a przy okazji zapraszam także na transmisję w Primera División w Canal Plus Sport już w najbliższy weekend. Słyszymy się, jako się rzekło, przy meczu Walencji z Valladolid, także Atletico z Levante i jeszcze w poniedziałek przy meczu Manchesteru City z Wolves.
I oczywiście warto także zobaczyć spotkanie Realu Madryt z Realem Betis, żeby przekonać się, jak będzie szło Viniciusowi przede wszystkim, czyli największemu bohaterowi Realu Madryt chyba z tego tygodnia. Isco cały czas na aucie, ale o tym Isco to chyba trzeba będzie kiedyś nagrać kolejny odcinek, bo to jest jedna chyba z największych tajemnic w ogóle tego sezonu w pięciu najsilniejszych ligach europejskich. Rozgadałem się trochę w tym odcinku. Miało być długo, więc pewnie będzie to najdłuższy odcinek z dotychczasowych, ale mam nadzieję, że się podobało i już zapraszam za tydzień na następną rewistę.